Ale to, co też jest niezwykłe, to to, że wiele rzeczy was różni, między innymi wiara. Bo jak wiemy, ty jesteś osobą niezwykle wierzącą. Michał mniej zmienił wiarę. Jak dogadujecie się na przykład w tej kwestii? Ja nie pamiętam rozmów na ten temat, także to jakoś tak nigdy nie chyba, może kiedyś, ale jakoś tak nigdy już na temat przekonań nie rozmawialiśmy, więc trudno powiedzieć. A na przykład ten sakrament, że na przykład tutaj nie został przyjęty, nie było komunii, nie wiem, czy to jest na 100% prawda, bo to było po prostu podane w mediach, więc wolę zawsze zweryfikować u źródła. W sensie sakramenty, jakie masz? Mówię o komunii na przykład, tak. Nie było takiej imprezy w naszym domu, nie. No właśnie i to jest też ciekawy taki dosyć temat, wydaje mi się, że na przykład tą decyzję chrztu komunii pozostawiliście córce. Tak, znaczy to się bierze jakby z, no znowu, to by trzeba trochę głębiej sięgnąć. No, ja staram się żyć tak, żeby jak już to komuś mam zaufać i za czymś pójść, to muszę to zrozumieć i sięgnąć właśnie trochę do źródeł, chociaż trochę przeczę temu, co powiedziałam a propos imienia, bo tam nie sięgnęłam. Natomiast więc jakby dla mnie źródła, czy to, na czym ja opieram i bazuję moje przekonania, nie są wymagane jakby przeróżne tego typu jakby imprezy i dlatego to jakoś nie było tematem w naszym domu i wiem, że jeżeli kiedykolwiek nastąpi taka świadoma jakby decyzja ze strony jednej czy drugiej córki, to oczywiście to jest jakaś tam ich. To ja przekażę mikrofon teraz, żeby mogła się też wypowiedzieć. Tutaj sama zainteresowana. Oczywiście. Znaczy, no myślę, że faktycznie to ciężko się spotkać na podłożu takim i z mamą i z tatą. Nie dlatego, że dzielą ich jakieś wielkie poglądy, tylko po prostu ten temat nie był najzwyczajniej na świecie poruszany. Jakaś różnica, prawda? Tak, no nie, ani trochę. Raczej to była taka otwarta rzecz, że faktycznie jest to poddane mi, nawet nie głośno, tylko po prostu, no, że no, idzie to do przodu. Jeśli faktycznie się podejmę kiedyś, czy będę chciała, no to wiem, że będą mnie wspierać, czy by za tym stali sami z przeszłością, czy nie, tak? Okej, czyli na razie nie myślisz po prostu o tym. No nie jest to priorytetowe, ale jest to chyba też faktycznie taki temat, nie, który można opisać w parusekundowym wywiedzie, więc tak, chyba ciężko odpowiedzieć w minutę, ale są priorytety takie inne teraz, tak.